Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach to, co mi się i tygryski lubią najbardziej. Nowa Danganronpa fanowska. Fanowska, zaznaczam, na sam start oczywiście też przypominam, spoilery z całej oryginalnej trilogii są tutaj dostępne, więc jeżeli nie oglądaliście, to obejrzcie sobie albo zagrajcie, bo to są dobre gry. To, co mamy tutaj, to są raczej takie różnorakie eksperymenty, które różnie wychodzą. No i cóż, z fryzurą ułożono poprzez nie mycie się, bo nie ma czasu się myć, trzeba grać w rompę. I z dobrym humorem zasiadam do projektu, który nazywa się Danganronpa Abandoned Lights. Opuszczone światła. Opuszczone są światła, ale nie jest ten projekt, ponieważ wyszedł on dosyć niedawno. Prolog jest dostępny oraz pierwsza część chaptera pierwszego, czyli Daily Life. No i jest to fangame zrobiony przez Neon Visions i ten prolog i chapter pierwszy chyba oba wyszły naraz, co jest w sumie ciekawe, i miały premierę 28 kwietnia 2023 roku, czyli nie minął jeszcze cały rok. No, wolno to wychodzi, jeżeli Daily Life jeszcze do tego momentu nie wyszedł, ale kto wie, teraz szukam raczej krótkich projektów, więc taki projekt może być idealny. Od razu odpowiadając też na pytanie, dlaczego nie Antebalum, dlaczego nie to, dlaczego nie tamto, słuchajcie, to jest ostatni projekt krótszy, który biorę na siebie. Potem już prawdopodobnie ruszamy na coś poważniejszego. Nawet jeżeli Project Eden's Garden wyjdzie czy nie wyjdzie, to przynajmniej zaczniemy jakiś inny projekt, bo już mam dość tych krótkich projektów, mam ochotę coś... jakieś mięsko i to chyba będzie Antebellum właśnie. Antebellum, nie wiecie, o który chodzi na pewno. Babro, to się pisze... nieważne, okej? Nieważne. Ważne jest to, że spróbujemy sobie, ale na razie zobaczmy, co tutaj jest. Gra jest robiona w Rempi, jeżeli ktoś się interesuje technikaliami. No i cóż, zaczynajmy. Zobaczymy, jak to będzie zrobione. Standardowa muzyka na start. Wcześniej była ta muzyka z menu głównego rompy. Tutaj jest... Beautiful coś. Beautiful day? Beautiful eye? Jezu, szczerze mówiąc, nie wiem, to jest fałszywa muzyka. W tym świecie albo jesteś kimś, albo nikim. Przez standardy socjalne, ale nie sądzę, żeby... I don't really think that. Ja tak nie uważam, ale tak czy siak. I've got to the... Jestem jednym z tych, którzy są kimś. Kimś, kto może podbić świat i uczynić go lepszym. Kimś, kto może sprawić, że złe rzeczy zmienią się na lepsze. I są nawet miejsca, gdzie te indywidualia mogą się zbierać w grupy i robić swoje. To miejsce to Hope Speech Academy. Najbardziej prestiżowa szkoła w Japonii. Poszedłem tam nie tak dawno temu. Gdybym mógł wytłumaczyć to z łatwością, ukończyłem to. Parę miesięcy temu, ale z jakiegoś powodu zostałem wezwany z powrotem. Okej, czy jest to absolwent Hope Speech Academy, czyli weteran, powiedzmy. To, co już kocham w tym fangranie, to. Pa, Rempi. Buziaczki dla Rempi. Buziaczki. Nie wiem, dlaczego chcą, żeby byli studenci wrócili, kiedy mają jakby już trzy gotowe klasy studentów, no bo to są trzyletnia szkoła jakby jest. My już... dla nich już jesteśmy nikim. Nie wiem, po co mielibyśmy wracać. O, i co mnie ominęło? Och tak, zapomniałem się przedstawić. Jestem Sunakuri Keiko. I jestem Ultimate Psychologiem. Fajnie, Ultimate Psycholog. Mieliśmy paru takich fanganach. Oj, nie, to chciałem odpalić, chciałem przygotować sobie już skoroszy, ściągawkę tak zwaną. Danganronpa Abandoned Lights. Abandoned, dobrze pisałem, dobrze. No i co, mamy pierwszą postać, czyli Sunakuri Keiko. Ultimate Psycholog. Fajnie, dobrze się zaczyna, lubię ten, w sensie talent z potencjałem, szczególnie, że to jest protagonista, z chęcią posłucham jego myśli. Jej! Pierwsza pomyłka płci, a dopiero co zaczęliśmy. Okej. Okay. Używam moich umiejętności, żeby ustalić status emocjonalny ludzi i spróbować pomóc im tak bardzo, jak tylko mogę. Dobra. Ale nie jestem jedną z tych złych, którzy oceniają wszystko przez to, że... Przez to, że to nie rozumieją. Nie oceniam nikogo za to, że jest tym, kim jest. Nawet jeżeli...
Nawet jeżeli nie znam jakiegoś takiego podłoża. I dlaczego identyfikuję się w ten sposób? To brzmi jak ja, próbujący jak najlżej zabrzmieć, kiedy wchodzą jakieś postacie ze zaimkami, a ja nie ogarniam tych zaimków aż tak dobrze. I takie, staram się najbardziej to wypośrodkować. Gdzieś takie jakoś, nagle kapłan słowa się odpala i próbuje wszystkie czary rzucić, żeby nikogo nie urazić. To cały ja. I cała Suna Kuri. Może będziemy o niej mówić w jakimś skrócie, może Sunia? Przepraszam, musiałem. Suna albo Kuri. Oba człony imienia są spoko. Keiko to brzmi śmiesznie trochę. Lekarze nigdy nie powinni oceniać swojego pacjenta. Powinni pomagać mu, tak bardzo jak umieją. Nieważne czy fizycznie, czy emocjonalnie. Ale wystarczy tej mojej przemowy. Mam wejść do szkoły, gdzie... Where I went to end here. Tam, gdzie no, zostałam przywołana i po prostu zameldować się. Mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo. Oho. Nie działające światła nigdy nie zaświecą w ciemności. O, ale śmiesznie. Takie bardzo, bardzo logiczne... Nad wyraz logiczne zdanie. Co się dzieje? Dlaczego... Nie mogę o niczym pomyśleć? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Czy... Zaszedł jakiś błąd? Czy to były poprawne drzwi? Ale musiał być. Przyszłam pod ten sam adres i do tego samego budynku, co zawsze. Co się stało, że doprowadziło do tego nonsensu? Czy ja umarłam? Jeżeli tak, to... Gdzie jest to zobaczenie całego świata, które przelatuje ci przed oczami? Co się dzieje? Hej. Żyjesz? A, co? Kto w ogóle zadaje takie pytania? Poczułam niekomfortową, niewygodną podłogę pod sobą, jakbym leżała na środku średniowiecznej celi. Powoli otworzyłam oczy i zauważyłam, że jestem w mrocznym pokoju z neonowymi światłami na ścianach. Powoli usiadłam. Co? Co to za nonsens? Jak to możliwe, że to jest prawdziwe? Och! Obróciłam się przed siebie i zobaczyłam źródło tych dziwacznych pytań. Słuchajcie, nie bądźmy hejterami. W ogóle to jest śmieszne, bo to co tutaj widzimy, to jest taka, wiecie, tak głęboka perspektywa i ją się rysuje w bardzo prosty sposób. Rysujecie trójkąt, ja pierdzielę. Kwadrat i z tego kwadratu ciągniecie takie cztery ramiona. I to tworzy taką jakby głębię. Jeszcze jak dobrze to pocieniujecie, to w ogóle wychodzi sztos. No i tutaj widzę, że to jest w ogóle handmade tło. Dla mnie to jest super. Nawet jeżeli to jest paint, to znaczy, że ktoś nawet chociaż tyle zrobił, żeby to tło zrobić. Dla mnie to jest plus. A fajnie to wygląda. Wiecie, co mi to przypomina? Jak coś to będą delikatne nawiązania do innych fanganów, ale to raczej takie, że jest jakaś postać czy coś. Przypomina mi to początek Eden's Garden. Tam też były takie mroczne korytarze. Zaczęłam stojąc kogoś 5 metrów ode mnie. Co do jasnej. Byłam gotowa iść, ale... Chyba reagujesz, więc... odpuszczę sobie. Co to znaczy, że odpuścisz sobie? Gdzie ja jestem? Nie pamiętam, żeby zasypiała w takim miejscu. Dlaczego stoisz tak dalej ode mnie, jakbym była jakimś zagrożeniem? Cóż, nie jesteś samotna w tym, że nie pamiętasz, jak tutaj się dostałaś. A stoję daleko, ponieważ chcę. Okej. Okay. Zignorowałam drugą odpowiedź, skoro brzmiała dla mnie po prostu głupio. Jest tutaj więcej osób niż ja i ty? Tak. Wysłali mnie, wbrew mojej woli, tutaj, z jakiegoś powodu. A ja... dowiedziałam się, że jest wiele budynków i myślę, że to jest jakiś długi korytarz. Czuję, że gadam stał wbrew mojej woli. Och, interesujące. Nie powinniśmy sprawdzić, dowiedzieć się więcej? Okej, więc... Ale kim ty właściwie jesteś? Nie sądzisz, że to jest ironiczne, że nie wiemy nawet, jak się zwamy, a jednak przeszukujemy tak bardzo nieznane miejsce? Nagle współpracujesz. Okej, och, racja.
W ogóle zwróćcie na to uwagę, bo to jest mało widoczne, bo jedyny indykator to kursywa, czyli przechylanie tekstu, ale jak są myśli postaci, to tekst jest przechylony, nie ma na przykład niebieskiego koloru charakterystycznego, tylko jest po prostu dalej biały, ale przechylony. Dlatego patrzcie, bo nie wszystko, co ja mówię i tłumaczę, to jest to, co się dzieje na głos. Niektóre rzeczy to są myśli bohaterki. Och, racja, miałem to zasugerować, ale... powiedziałaś o tym wcześniej niż sądziłam, więc co było niespodziewane. Niespodziewane? Czy to nie ty tu jesteś zdezorientowana? Ty dalej nie rarysz, co tu się dzieje. O, i to na przykład jest z tym myśli. Dlaczego nie wysłali kogoś innego? A ty nie jesteś zdezorientowana? O czym jest ta rozmowa? Kto jest zdezorientowany? Ty jesteś zdezorientowany! Ty jesteś zdezorientowana! Wy wszyscy jesteście zdezorientowani! Nie aż tak bardzo. Zaczęłam już parę pokojów. Ale... jakoś to... sprawdźmy to. Jestem Itanoshin Noah, Ultimate Game Developer. To jest kobieta, prawda? To jest na stówę babka. Itanoshin Noah, Ultimate Developerka gier. Dobra. Taka nercica, nie? Och, tworzysz gry? To imponujące. Robisz jakieś specjalne gatunki? Czy masz to gdzieś? Cóż, zazwyczaj robię gry arcade'owe, indie, symulacje. Chociaż starałem się zrobić gdzieś bardziej skomplikowane, ale nie skończyło się to zbyt dobrze. Okej, a co z tobą? Jasne, jestem Sunakuri Keiko. Jestem ultimate psychologiem. Psycholożką. Bardzo fajny mały detal. Dla wygody, zawsze zwracam na to uwagę, więc teraz też zwrócę. Kolory ników, przepraszam, imion. Za dużo gier komputerowych. Kolory imion są kolorowe. Bardzo fajnie, bo od razu wiem, kto mówi. W sensie, no może nie wiem jeszcze, kto dokładnie, bo nie wiem, kto jaki ma kolor. Podejrzewam, że nie zapamiętam 16 osób z 16 różnymi kolorami, ale widzę, że mówi osoba pomarańczowa i osoba czerwona. No już wiem, że pomarańczowa to ja, czerwona no to ta babka, co z nami gada. No i to ma sens. Jak będziecie robić coś swojego, to pamiętajcie o tym, bo to jest... Potem tak się źle czyta te dialogi, jeżeli to nie ma takiego wyróżnienia, że szok. W ostatnim grze jakieś tak było, to nie pamiętam, co to było. Siren's Ark? Chyba Siren's Ark tak miało. Strasznie czytelne to było. Jesteś jedną z tych gównianych? Kto by o to pytał? Nie sądzę. Gdybym była, nie dostałbym tytułu Ultimate, nie sądzisz? Być może. Wiesz, te dupki też mogą dostać tytuły. Nie mówię, że ty jesteś dupkiem, ale niektórzy ludzie, którzy wysłali mnie tutaj, jest właśnie tak są. O, dupki w Danganronpie. Zacieram rączki. Ty też jesteś jedną z nich. No właśnie. Tak siak, widzę, że jesteś znucona i zmęczona do teraz. W tym momencie. Powinniśmy iść naprzód. Cóż tak. Wstawaj i chodź za mną. Co ja narobiłam? Nie wstałam, poszłam gdzieś za nią. Nie mając pojęcia gdzie, ona idzie. Prawdopodobnie do jakiegoś pokoju, gdzie są inni ludzie. Miałem co do tego złe przeczucia. Wiedziałam, że coś nieprzyjemnego się wydarzy. Nie czuję, żeby to się skończyło dobrze. A to, że wysłali ją, to jest jeden z sygnałów. To nie przez to, że nie słyszałam niczego. Nie przez to, że gdybym nie usłyszała niczego, to wciąż byłabym przytomna. Ale... trochę pomyślał, że wysłanie jej tutaj było dobrą decyzją. Myślę, że jednak zasłużyłam na lepsze traktowanie. Trochę dziwny jest język angielski w tym. Podejrzewam, że ponownie, pomimo to, że to jest oryginalny język gry, nie jest to główny język twórcy. Ale nie wiem, coś da się zrozumieć, ale tak po prostu na przykład to zdanie dziwnie brzmiało. Ja. Dlaczego ja wciąż w tym klęcę? Powinnam iść zanim zostanę... scoped alive? No nie wiem, jakaś taka... na żywca tutaj... No nie wiem, coś się ze mną stanie, może tak. Więc tak czy siak. Kiedy przyszłam do pokoju, zobaczyłam wielu ludzi stojących w tym miejscu. Niezręcznie spojrzałam na nich, zdezorientowana. Widać było, że oni się boją i są też również ciekawi. Albo byli tacy zmartwieni? Nie wiem. Mój mózg nie funkcjonował odpowiednio. Koleś z czym? A, z czapką. O, kolejna. To wszyscy, czy... Co tu jest napisane? Bojo vibes? Bojo? Nie sądzę. Mam przeczucie, że jest więcej ludzi. Więc...
ty nie jesteś ostatnia. I? Jest nas jeszcze więcej? Koleś z szalikiem? Masz rację, ale nie jestem pewien, jak wielu z nas ma być tutaj, więc no nie jestem pewien. Wiesz, co to oznacza tak? Pastel? Pastelowa dziewczynka, chodzi o, to, o kolor ubrań jej? Ja powinno tutaj być od 12-15 ludzi. A skąd to wiesz? Może... bazuje na wielkości klasy? Nie jestem pewna, ale pamiętam z jakiegoś powodu tą właśnie liczbę, okej? Okay. Może kiedyś już brała w czymś podobnym udział? Może w tym świecie to nie jest aż takie niewiadome? Okej, okay, jakiś fartuch gość? Pila! Jak to z klasą? Wannabe dramatic, czyli taka osoba, która teatralnie jakby nakręca, że wszystko jest takie, no, dramatyzuje po prostu. Zapomnieliście? Jesteśmy byłymi uczniami Hope Speech Academy. Dlatego tutaj właściwie jesteśmy. O, jasne, ale wciąż. W ogóle ten koleś przypomina mi gościa z AI The Somnium Files. Tego Petera? Ta kolorystyka, te zielone elementy wraz z płaszczem laboratoryjnym. Wyraz swojej twarzy nie pasuje do tonu głosu. Nikt niczego nie pamięta. To największy problem. Nagle po paru chwilach niektórzy ludzie podeszli, prawdopodobnie ostatni, wyglądając na bardzo zmęczonych. To teraz są tutaj wszyscy? Tak myślę. Po 5 minutach nagle znikąd pojawił się dziwny głos. Albo dźwięk. Nie wiem. Nie dało się tego tak łatwo zidentyfikować. Co to było? Hej, tu jestem! A? Gdzie? Boże, nie powiem. Dobrze, że te postacie jakikolwiek ruch wykonują, ale to jak one wjeżdżają, to sprawia, że ja za chwilę jeszcze parę razy tak się zrobi, ja po prostu się przechylę wraz z nimi i spadnę z krzesła. Powinniście się obrócić. Wtedy wszyscy obrócili się i to, co zobaczyliśmy, było tragiczne. Mono Eye of Cthulhu z Terrarii? Wow! Dokładnie. Wszyscy tutaj są, więc mogę teraz zrobić ogłoszenie. Pila, co to do cholery jest? No i to są właśnie te ciężkie arczotyki. Czy wy jesteście z Illuminati? Nie, na całe szczęście nie jesteśmy Illuminati. To jest całkowicie inna rzecz niż ja. Nazywam się Notamena i jestem przewodniczącym tego wydarzenia. Więc to ty rządzisz tym miejscem? Dokładnie, to jest poprawna odpowiedź. Dlaczego tu jesteśmy? Porwałeś nas? Ciekawe, że ta jedna osoba przed chwilą z niebieskimi włosami była opisana jako 3 znaki zapytania. Nie było na przykład chłopiec z niebieskimi włosami, albo tą dziewczynka, tylko po prostu 3 znaki zapytania. Kto się zaprojektował? Musiał mieć naprawdę kiepski gust. To jest coś, o czym chcę porozmawiać. I nie porwałem cię. Dlaczego nie spytałeś na odpowiedź... nie odpowiedziałeś na pytanie o stworzenie? Jesteście częścią zabójczej gry. O, nagle. Jestem tutaj z tymi wieśniakami. Muszę mieć coś z tymi wieśniakami, więcej niż 2 godziny. Boże, ale chaos jest w tym pandanie. Ja, masz mi się zabójcze gry? Będziecie się zabijać. Jesteś to pewien? Wypuść nas. Co jeżeli to nie zrobimy? Nie sądzę, żeby to się wydarzyło, ale jeżeli morderstwo nie wydarzy się, to możecie mieszkać w tym miejscu w spokoju przez cały czas. Kto by się dobrze bawił w miejscu z takim oświetleniem? Czy widziałeś gdzieś elektryka? Elektryka, prąd nie tyka. Elektryczność ma jakieś problemy. Niżej jest tylko gorzej, ale w innych pokojach powinno być lepiej. Nie martwcie się, to niedługo zostanie naprawione. Niedługo znaczy kiedy? Tej nocy albo jutro z rana. Co się stanie z zabójcą, jeżeli zabije kogoś? Bardzo dobre pytanie. Pozwólcie, że wytłumaczę. Kiedy dojdzie do morderstwa, macie określoną ilość czasu na przeprowadzenie śledztwa. Następnie dojdzie do procesu klasowego, gdzie przedyskutujecie sprawę i kiedy znajdziecie zabójcę,
ta osoba zostanie ukarana. Jeżeli wybierzecie złą osobę, każdy poza zabójcą będzie ukarany i można wybrać od 1 do 2 osób do ucieczki z... jak to domyślna zasada? Chyba sobie jaja robisz. Wypuść nas stąd. Hej, uspokójcie się. I dajcie nam przynajmniej nasze telefony. Zgadza się, wciąż macie swoje telefony z ładowarkami, ale telefony czy wiadomości są blokowane ze świata, więc macie ograniczony dostęp. Dlaczego jest ograniczony? Ponieważ nikt do was nie dotrze, a wy nie dotrzecie do nikogo. Zostaniecie w tym miejscu, aż zabijecie kogoś i reszta rozwinie się podczas procesu. Dlaczego jesteś taki wściekły? On po prostu zadał niegroźne pytanie. Nie mówiłeś przed paroma momentami, że możemy cieszyć się tym miejscem bez żadnych morderstw? Przepraszam, proszę, wybaczcie, co powiedziałem. Każdy i tak to ma gdzieś. Wiedziałem o tym, odkąd wszedłem do pokoju. Następnie to zniknęło. Inni zostali zjedzeni przez strach, dezorientację i obrzydzenie. Nie winię nikogo. Cała ta rzecz jest po prostu nonsensem i jest dziwna. I tak jak powiedział dziwny koleś, który nad wyraz dramatyzuje, to jest jakby ktoś oszalał i stworzył to coś. Sam pomysł stworzenia robotycznej rzeczy, która to prowadzi, będzie tak, dlaczego robotyczna gałka oczna? To jest niepokojące. Co robimy? Czy ktoś próbował znaleźć wyjście? Wiele razy, ale nie ma żadnych otwieralnych drzwi. A co z oknami? Może tamtędy wyjdziemy? Sprawdzałam. Jest coś przed oknami z drugiej strony, ale okna są niezniszczalne. Chyba najważniejszą rzeczą tutaj jest... najważniejszą rzeczą jest to, że nie mamy jeszcze powodu, żeby się zabijać. Jak możecie być tacy spokojni? Nic się wydarzyło jeszcze, więc dlaczego nie? Co chcecie robić? Zabrzmi jak każdy licealista, kiedy jest zmuszony do gadania o sobie, 20 razy podczas jednego tygodnia. Chodzicie o przedstawienie? Dokładnie. To naprawdę okropna decyzja. Dziękuję za opinię. Więc przedstawimy się sobie? Tak myślę. O, i mogę wybrać? O, i zapisałem sobie właśnie screenshot, okej. Okay. Fajnie, że mogę takie coś robić, a mogę jakoś schować... O! No powiedzmy, jest to już coś. Zapiszę to sobie. Kiedy się zapisuje? Bolo 1 to ja. To się zapisuje na pulpicie, tam w folderze, superancko. Przyda się na tła, myślę, na tła do miniaturek. Słuchajcie, zanim do tuteu i zanim przejdziemy do przedstawienia tych wszystkich postaci, śmiesznie one są podpisane, no co wam mogę powiedzieć, no na razie tak, taki vibe, 13-letni fan Danganronpy, jeżeli chodzi o jakość wykonania, dialogi bardzo chaotyczne, bardzo takie, w sensie jest jakiś pomysł, jest jakieś w ogóle odbiegnięcie od formy, zawsze mam monomiśka, bądź mono... inne zwierzę. Nie wiem, czy tutaj podyktowane zostało to, że została wybrana gałka oczna jako prowadzący tym, że łatwo się rysuje i w ogóle fajny arcik można, bo te arciki gałki oczne są spoko całkiem zrobione. Czy może jakimś zamiłowaniem do gałek ocznych, czy czymkolwiek. Jest to ciekawe dosyć. Strasznie chaotyczne wprowadzenie, wiecie, nie dostaliśmy ani zasad, ani nic. W ogóle te słowa dotyczące tego, że do 2 osób może uciec. Ciekawe, być może coś z tego będzie, ale cała reszta taki mega chaos. Zobaczymy, czy dostajemy jakieś może spisy zasad czy coś, bo to by się przydało. Mam wrażenie, że po prostu brakuje w tym składni takiej. Brakuje składni, jakby to zostało podrupowane i zostało przedstawione w odpowiedni naturalny sposób, to byłoby fajnie, a to taki chaos, taki jakby 5 osób na raz mówiło, dobra, to dopisz, żeby robili to i powiedz, żeby ta postać powiedziała tamto, a ty powiedz, żeby tamto było. Choć wiecie, chaos się po prostu robi, ale dobra. Zacznijmy od łona, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i te dwie, które znamy, czyli ja i ta laska i Tanoshin.
to co 13 osób by było tylko w tej zabójczej grze? Czekajcie, była jakaś informacja o tym? 10, 11. Chyba jest 15 uczniów, więc nie wiem dlaczego mam tutaj tylko 13 wyboru. Może coś będzie dało się przewinąć, może coś się jeszcze pojawi. Zacznijmy od One Up i Dramatic. Przysięgam, że wykiełkuję z tym kolesiem. Halo? Jesteś tutaj, żeby się przedstawić. Tak? Cóż, tak. Okej. Okay. Może ja zacznę. Jestem... Sairetoku Eiji, Ultimate Linguista. Okej. Okay. Dobra. O Jezus, mogłem to zapisać. Więc jesteś... analizujesz języki? Tak. Właśnie to robię. Sairetoku Eiji, Ultimate Linguista. Jak wieloma językami się posługujesz? Umiem gadać 47 językami. 47? Jak dużo wolno czasu masz? Mam po prostu super moc uczenia się. Zobacz, jaki jest twój talent i tytuł? Tsunakuri Keiko, Ultimate Psycholog. Psycholożka. O, więc to jest twoje miejsce. To dobrze. Jak to dobrze? Wolę się wycofać. Gdzie ja... Okej, okay, aha, i tak to wygląda. Oj, czekajcie. Nie wiem, czy to tak ucieka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tamta zniknęła. Znaczy ten ziomek. I się pojawił ktoś nowy chyba, tak? Nie wiem, czy to... A to przypadkiem mnie pastelowa dziewczyna się pojawiła? Nie wiem. Też jak pastelowa dziewczyna. Hej. Och, nie zauważyłam cię. Przepraszam. Biorąc pod uwagę, że jest tutaj kiepskie oświetlenie, to nie jest takie zaskakujące. Och, naprawdę. Choć jak... Przejdę do rzeczy. Jestem Rakuteha Takako. Ultimate florystka. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego florystki często są w takim kolorze. Ja miałem swoją florystkę w... Pekatorum i ona też miała żółty płaszczyk. Ultimate... Florystka. Dobra. Twój talent brzmi miło. O, dziękuję. Mam nadzieję, że jest miejsce, które będzie miało w sobie jakieś rośliny, bo to daje nam lepsze oddychanie. Wątpię, żeby cokolwiek żywego mógł tutaj przetrwać. O, prawdopodobnie masz rację. A swoją drogą, jaki jest twój ultimate i co robisz? Jestem Tsunakuri Keiko, ultimate psycholożka. To miło. Czujesz, że to się zaczęło robić niezręczne, więc na razie do widzenia? Tak, też tak myślę. A. Okej. No co wam mogę powiedzieć? Bardzo takie pobieżne przedstawienie, takie wręcz od niechcenia. Z jednej strony nie wiem, czy przy takiej jakości dialogów to nawet nie jest lepiej, bo przynajmniej nie tracimy czasu, przynajmniej dowiadujemy się, kto jest kim, mamy jakieś takie dwuzdaniowe vibe, można na przykład ona mówiła z takim, nie wiem jak to nazwać, niepewnością, z takim trochę strachem w głosie, tak to wyczułem przynajmniej z jej dialogu, więc ma to jakiś sens. Taki pozór osoby sprawia i to ma sens, że dostajemy takie krótkie przedstawienie, no bo jakbym miał zaraz mi jakąś drugą historyjkę i miałbym takich historii słuchać jeszcze tam 10 czy 11 tych, co tutaj zostało na liście, no to byłoby ciężko. Przejdźmy się jeszcze do Scarf Guy'a, czyli kolesia z szalikiem. O Boże. Znowu dostałem zaraz wylewu. Mam wrażenie w ogóle, że bardzo podobny jest styl dialogów do pierwszego H2O. Bardzo podobny. Zdecydowałaś się ze mną porozmawiać? Cóż, może zacznę? Jasne, nie blokuję cię. Więc zacznę. Nazywam się Saimitsu Takeo. Mój talent Ultimate Hypnotizer. Okej, okay. Na razie bardzo ciekawe talenty pod tym względem. Saimitsu Takeo. Oj. Wiecie, bo coś kliknąłem i sobie usunąłem poprzednią osobę. Zaraz będę musiał nadpisać. Saimitsu Takeo Ultimate Hypno
teaser. Wiecie, pozwólcie, że... O, Raku Techa Takako. Raku Techa Takako. Ultimate Florystka. Oj. Dobra, to jest to. Ten znak wodny w ogóle na róże. To jest w ogóle legalne? To jest legalne, oczywiście. Zawsze robię to w obecności licencjonowanego profesjonalisty. Och, racja. I nigdy nie używałem tego w nielegalnych występkach. W sumie to brzmi jak super morderca potencjalny. Nigdy tak nie powiedziałam. O, przepraszam, że tak pomyślałem. Dobra, spróćmy to. Tak, tak będzie lepiej. Na Kuri Keiko, Ultimate Psycholożka. To imponujące. Dzięki chyba. Znaczy jak skończyłam, nie skończyłam jeszcze ze wszystkim, więc zakończmy tutaj. W porządku. Dzięki Bogu, że to się skończyło. Co mi się od razu rzuca w oczy w tych dialogach, co jest dla mnie takie mocno odpychające. Sposób, w jaki one są prowadzone, w sensie... Mam wrażenie, jakby twórca tej gry pisał każdy z tych dialogów, które tutaj mamy, te, co już mieliśmy i te, które przed nami, w takim stylu, że pisał je inne od dnia i takie już zapomniał, czy mówił to w poprzednim, więc tutaj też zaznaczy 5 razy podczas 3-linijkowego dialogu, że nie ma sensu marnować czasu. Takie, okej, już rozumiem, że nie ma sensu, można po prostu naturalnie dać się krótki dar, takie, hej, jestem ten, dobra, siema, idę dalej. A tutaj jest takie, dobra, żeby nie marnować czasu, to szybko zróbmy to, dobra, teraz przedstawmy się szybciej, żeby to... Bez sensu trochę, nie? Teraz się, moi drodzy, to na cierp prologowy pierwszy tyle. W kolejnym odcinku kończymy prolog, a w jeszcze kolejnym odcinku robimy ranking. W ten oto sposób do niedzieli całą tą serię z prologiem skończymy, a potem w kolejnym tygodniu, kiedy będzie już być może o jeden odcinek rąpy mniej, tutaj jeszcze się zastanawiam, bo od przyszłego tygodnia już wracamy do mniejszej ilości materiałów, będziemy już zaczęli rozdział pierwszy po prostu tej produkcji. Myślę, że ona nie będzie długa po vibe, myślę, że to będą rozdziały długości mniej więcej, powiedzmy, showtime'a albo czegoś takiego. W ogóle showtime'owy vibe też tutaj trochę odczuwam. Naprawdę, showtime, takie H2O, pierwsze epizody, te klimaty. Raczej nie nic konkretnego, ale zobaczymy. Ja mam gdzieś tam w swoich jakichś magicznych planach, żeby przebrnąć przez większość takich fanganów. Gorszych, lepszych. Ale przyznam, że dawno nie mieliśmy fangana, tak jak się teraz nad tym zastanawiam. Dawno mieliśmy fangana, który zapowiadał się na takiej szybki. Zawsze jak już były jakieś tam pojedyncze rozdziały, tam jakiegoś blowbacka, jakiegoś małwa czy coś tam, one były naprawdę takie w miarę długie. W sensie nie czułem, że, nie wiem, Daily Life trwa 2 odcinki, to właściwie same free time eventy, tylko naprawdę coś tam się działo w tych fanganach. A tutaj z kolei czuję mocno, że nawet jak weźmiemy się za rozdział pierwszy, to przejdziemy go, nie wiem, w 3 odcinki max i potem już będzie trup. No bo pamiętajcie, że nie ma tutaj Daily Life, a jest tylko Daily Life. Czyli pewnie zobaczymy pierwszą ofiarę i elo, na razie. Oczywiście, jak będzie dalej, no to pewnie z czasem będzie kontynuacja. Znaczy, jeżeli materiał wam się podobał i lubicie te moje rompowe podboje nawet w tych gorszych produkcjach, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subito, żeby mnie przygapić, jak się zacznie jakiś inny, ciekawszy fanran, jeżeli nawet ten was nie zainteresuje. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. Wpadajcie jeszcze do media społecznościowe, które macie w opisie. Macie tam to dużo, więc po prostu polecam sobie zerknąć. No i cóż, to tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.